Fuck me. Kuźwa, gdybym wiedział, że idziemy na bar mitwę, wziąłbym jarmułkę. Koleś, Tottenham jest na północy. Zgubiłeś się czy zgłupiałeś? Denham, ty wciąż dowcipkujesz. Major tyle nie gadał. Może nie był taki nerwowy, co? Wolał się bić niż ględzić. Yeah, the major always preferred a scrap to your yammer. Yammer? You reckon? Tak uważasz? Mate, I think you should get on the next train. Lepiej spadajcie następnym pociągiem, zanim coś się stanie. Może nas ciekawi, co się stanie. Ostatnio nie jesteście na topie. Ekipa za 3 grosze. Jesteś nieuprzejmy, ale nie możemy wam odmawiać. Biuletyn dziennikarski. Nagroda za działalność dziennikarską. Nie potrzebujesz Louisa. Dam ci za niego Kishona i Maddoxa. Niech stracę. Kishon wrócił do trenera Parcella. Razem będą niepokonani. Obaj to wiemy. Jego powrót na boisko to był powrót roku. Mało kto rzucił ponad 6000 yardów. Zadzwonię później, tylko coś załatwię. Buckner? 10 tysięcy to chyba niezły układ. Nigdy nie mieliśmy układu, Jeremy. Wiem, że zostałeś wycyckany, ale tu chodzi o reputację mojej rodziny. Żaden Van Holden nie wyleci z Harvardu. Ja gram o wyższą stawkę. Buckner, kolego. Mój stary na pewno zaliczy drugą kadencję, a wtedy cię ustawię. Thanks, bro. Dzięki, bracie. You're really saving my ass. Ratujesz mi tyłek. To Karl Buckner. Jestem w Kabulu, poza zasięgiem. Proszę zostawić wiadomość u Marcy w waszyngtońskiej redakcji Timesa. To odzwonię, jak tylko będę mógł.
Hooligans. Nazywam się Matt Buckner. Wyleciałem z Harvardu 2 miesiące przed dyplomem, ale miałem zdobyć wiedzę, jakiej nie da żadna uczelnia. Śmierć w paryskim tunelu. Dziennikarstwo w erze paparazzich. To może być praca dyplomowa. Masz już robotę? Muszę cię widzieć. Co się stało? Atak terrorystów? Wczoraj był mecz z Tottenhamem. Lubisz piłkę kopaną? Nie mów tak przy nich. Przy kim? Przy wszystkich Brytyjczykach. Wujek Matt, to jest Ben. Nie do wiary, co? Cześć, mały. Uroczy. Dobrze cię widzieć, ale co tu robisz? To jakaś bzdura. Wylali cię za niewinność? Mój współlokator ćpał kokę. Ktoś zawiadomił ochronę akademika, przeszukali nasz pokój. W moich rzeczach była koka. Pewnie zawsze ją tam chował. Naprawdę? Naprawdę. Mnie możesz się przyznać. Nic z tego. Broniłeś się, ale ci nie uwierzyli. Matt. Chyba się broniłeś. Nie wiesz, z kim mieszkałem. Z Van Holdenem. Nie miałbym szans. Co na to tata? To Carl Buckner. Jestem na wybrzeżu Kości Słoniowej, tym razem w Kabulu. Wszystko jedno. Co powiedział? Nie powiedziałem mu. Jeszcze nie wie? Też bym pewnie tak zrobiła. Bo jak usłyszy, że wylali jego ukochanego synka, skoczy na główkę do pustego basenu. Dzięki. Steve wrócił. Cześć, mała. Mam niespodziankę. Mamy gościa. To mój młodszy brat, Matt. Witaj, stary. Miło cię w końcu poznać. I nawzajem. Wreszcie przeskoczyłeś Atlantyk. Tak. A to kto?
Brakowało mi ciebie. Brakowało mi pani Chabena. Chcesz herbaty, kotku? Chętnie. Herbaty? Przyzwyczajaj się. Ładny maluch, co? Bardzo. Fajnie, że przyjechałeś, ale mam romantyczne plany na wieczór. Zamówiłem opiekunkę i mam 2 bilety na Chicago. Chyba się nie obrazisz. Przepraszam. Co ty robisz? Cześć, braciszku. Źle wyglądasz, Shannon. Zabawny jesteś. To jest Pete, brat Steve'a. A to mój brat Matt. Jestem zaszczycony. Miło mi. Ben? Kocham West End, aż po grób. Położę go. Na razie, Ben. Co ty robisz? Idziesz na mecz? Teoretycznie tak. Ale popiliśmy wczoraj z chłopakami i tak jakoś wyszło. Zgadnę. Zgubiłeś portfel? I klucze. Przyjechałem taryfą. Mam równego brata. Co u ciebie, kuzynie z kolonii? Dobrze, dzięki. Dobrze, dzięki. Masz może stówę? Odwal się. No wiesz, trzeba wypić. Milcz. Wiesz co? Odpalę ci stówę. Jeśli weźmiesz Mata na mecz. Chyba kpisz. Nie mogę iść na mecz z Yankeesem. Możesz. I będziesz wyjątkowo grzeczny. Idźcie. Chodź. Dzięki, Matt. Nie dawaj mu forsy. Masz na piwo dla chłopaków. Matt, dokąd idziesz? Z Pitem na mecz. Dopiero co przyjechałeś. Wiem. Później pogadamy. Baw się dobrze. Na razie. Nie chcę, żeby łaził z tymi osiłkami. Jest duży i poradzi sobie. Która ręka? Prawa? Wygrałaś główną nagrodę. Bardzo mnie kochasz? Bardzo. To za mało. Raz bez żartów. Nie chcę mi się wlec cię na mecz. Daj mi forsę. Ja pójdę na mecz, a ty idź zobaczyć, gdzie Churchill robił przez lupę. Czy co tam robią turyści? Robił przez lupę? Gdzie zrobił kupę? Srał. Rymowana Gibsona. Zamiast gotówka mówi się obrotna główka. Mógłbym powiedzieć, dawaj główkę. Obiecałem. Steve'a tu nie ma. Szkoda wysiłku. Nie zabiorę cię. Nie oddam ci forsy. Nie masz wyboru. Zaczynasz mnie wkurzać. Dawaj połowę. Gliny! I co? Głupia sprawa? Tańcz, Yankeesie. Bijesz się jak baba. Nie podskakuj, bo tak oberwiesz, że się zesrasz. Zrobię przez lupę, wiem. Chodź. Chyba rzadko się bijesz. To był pierwszy raz. To miało być bicie?
Fuck it. I will take. Zabiorę cię ze sobą. Może się czegoś nauczysz. O piłce kopanej? Nie o piłce. I nie mów piłka kopana, dokuć wynęcy. Chodź. Jak to baseball jest dla bab? Jeden zawodnik rozpędza piłkę do 150 km na godzinę. To znaczy tylko, że zwali konia szybciej niż ty. No wiesz? Nie kapuję. Co jest z wami Amerykanami? Zaczynacie wojnę i przegrywacie. A my znów was ratujemy. Ratujecie? A potem połowa naszych żołnierzy ginie od waszego ognia. To był wypadek. Akurat. Słuchaj, koleś. To mój teren. Najlepiej nie odzywaj się niepytany. Oni nie znoszą Amerykanów, glin i dziennikarzy. Czemu dziennikarzy? Długo by gadać. Bo to zakłamani dranie. Napiszą wszystko, byle zapełnić szpalty. No może twój stary jest wyjątkiem. Oni nie wiedzą, kim on jest. Na twoim miejscu nie mówiłbym im. I nie wynoś tego, co usłyszysz. Nie klep do Steve'a, co robiłeś. Wszystko zostaje na boisku. Dobra. Zabawmy się. Pora na mecz. Cześć, Pete. Jak leci? Świetnie. To jest Matt, brat Shannon. A to Ned. Miło mi. Dave i Swill. Cześć. Ike. Ten z dziwną fryzurą to Keith. Idę po picie. Zawsze to samo. Gdzie Bover? W łazience. Zaszkodził mu parszywy Murray. Patrzcie, nie zrozumiał. Murray to curry. To taka rymowana grypsera, jak obrotna główka gotówka, jak ojcowizna pizda. Jak klasyczny sapiens, czyli Antes. To Matt, brat Shannon. Tak trzeba. To prawie mój krewniak. Współczuję, stary. Kochamy tę żałosną pipę, co? Jak brata. Matt, daj te dwa kufle. I przynieś orzeszki. Co ty, niańka? Dzisiaj mamy mecz. On nie będzie przeszkadzał. A mecz był i wczoraj. To co? Wyjdziemy na idiotów, bo nasz nieulękły wódz niańczy Jankesa zamiast walczyć. Święte słowa. To już mój kłopot. A ten Jankes skromnie milczy, ale w Stanach jest sławny i ma podwójny czarny pas karate. Taki maluch? Filmy o Karate Kidzie są o nim. Nie. Poważnie? Tak. Bujda. Czemu? Przyjechał taki i od razu łże. Teraz jest już nasz. It's politics, Radio Western, and we're still there!
To o Karate Kidzie, to stek bzdur. Nie. To święta prawda. Jak się zwał twój trener? Ten mały Chinol. W pierwszym filmie? We wszystkich trzech. Czemu nie było cię w czwartym? Jak się zwał ten twój mentor? Chyba powinieneś pamiętać. Miyagi. Kurde. Pan Miyagi. On też miał pierwowzór. Miał pierwowzór? A jemu zapłacili? No jasne. Wyobraźcie to sobie. Gdyby nakręcili film, oni mi nie zapłacili. Za ten film. Zdrowie pana Miyagi. To nasz hymn. Lecą do nieba wysoko jak trzeba, jak marzenie żyją oka mgnienie. Szczęście mnie omija, szukałem go tu i tam. Lecą mydlane bańki, a ja ciągle jestem sam. GSE. Krewniak? Pete jest grzeczny dla brata Shannon, ale my nie lubimy obcych. Czułko. Wracam do domu. Marnie się czuję. Przez zmianę czasu. Nie uciekaj przed meczem. Chciałeś się uczyć o piłce kopanej. Lecą mydlane bańki, a ja ciągle jestem sam. Żaden kraj nie ma takiej bezpieki. Opuść głowę. Fajnie, co? Jazda stąd.
Dawaj, Łajzo. Zasrańcy z północy. Ty nie do rozwoju. Chodź do mnie, Zuluska Pipo. Chodź, paskudo. Nie do wiary. To Bower. GSE. Cześć, Bob. To było niezłe. Legendarna akcja. Wy byliście zajęci. Spoko, to nie koniec. Oni szukają Guza. Skąd wiesz? Normalnie. Tłum Zulusów pcha się do metra na East Ham. Jazda. Na co czekamy? Na nich. Może lepiej wrócę do domu. Trafisz? Pójdę na stację. Chowaj twarz. Będą w metrze. Poradzę sobie. Może odwieź go wózeczkiem. Nie idź na East Ham. A w razie awantury odejdź. Spokojnie. Idziemy? Brać go. Nie szukam Guza. Jankes. Co robiłeś z GSE? Nie znam ich. Jestem turystą. No to musimy ci dać coś na pamiątkę. Uśmiech w szale Chelsea. Nie, proszę. Przyjmujesz kartę American Express? Major pewnie tak urządził parę osób, gdy jeszcze ci z GSE nie porzucali swoich. My nie porzucamy swoich. Zasraniec, ucieka. Biegiem. Lecę po wóz. Gdzie on jest? Nie jest taki mały. Starzeje się. Napiłbym się piwa i odpoczął. Włóż drugi bieg. Nie włożę nawet twojej mamuśce. Nie ma forsy na remont. Wracamy do opactwa. Kto stawia? Zamknij się. A to kto? Walcie się. Chodźcie. Czekamy, pindy. Zmiatajmy stąd. Ich jest 20.
My nie uciekamy, tylko walczymy. Ja nie umiem. Myśl o jakimś swoim wrogu. Wstawaj, głupku! I co ty na to? Niesamowita akcja. Wariat z ciebie, Matt. Ale grasz uczciwie. Nie jeden by dał nogę. Jestem z ciebie dumny. Kim on był? Kto? Z kim się niby biłeś? Jeremy Van Holdenem. Dosyć tych uprzejmości. Mam uwagę. Ten pierwszy cios był nieco babski. Co? Jak u Tomka. Chcecie iść do paki? Witaj, słonko. Jak się czujesz? Trochę obolały. Angielskie śniadanie. Dwie aspiryny i będziesz zdrów jak rybka. Ale mi się chce lać. Cholerne pismaki. West End wygrał pięknie 3-0, a oni piszą tylko o naszej rozróbce. Co to ma być? Dziennikarskie bzdury. Pytam o GSE. Ciszej, synu. To jakiś ruch polityczny? Nie. Ekipa. Nie macie tego w Stanach? Nie. Każda drużyna ma ekipę kiboli albo i dwie. Zapomniałem, jacy Jankesi są durni. A telewizja pokazuje tylko rozruby na stadionach. Drużyna West End jest przeciętna, ale ekipę kibolską ma super. Green Street, elita. Arsenal to świetni piłkarze i cięcy kibole. Tottenham, cięcy piłkarze i cięcy kibole. Tak zwane Żydki. Wczoraj wybiłem szybę ich szefem. A Millwall? Od czego by to zacząć? Nienawidzimy się gorzej niż inne ekipy. Coś jak Jankesi i czerwone skarpety? Raczej jak Izraelczycy i Palestyńczycy. Nie graliśmy meczu od 10 lat. Ich szef to Tommy Hatcher. Straszna stara pinda. Jego syn zginął w rozrubie jeszcze w czasach majora. A jemu do reszty odbiło. Kim był major? To legenda. Rządził GSE w latach 90. Straszny dziwak. Mówią, że bez niego zgubiliśmy się. Ale moi chłopcy przywrócą GSE dobrą opinię. Czyli ekipa to gang? Tak jakby, ale inny niż u was. Nie strzelamy z automatów do dzieci, bo to tchórzostwo. Może się tłuczemy? Ale to dla reputacji. Chcemy poniżyć inną ekipę, zrobić coś, o czym by mówiono.
Jak na przykład pierwsza rozruba Yankesa. I to od razu z szefostwem tamtych. Usiądź, kotku. Dzięki. Nie wiem, jak ci dziękować. Nie przejmuj się. To był udany dzień. Popiliśmy, pośmialiśmy się, pokibicowaliśmy. Tamci mieli przewagę, ale broniliśmy się dzielnie. A o to tylko chodzi. Jak on wygląda? Nie zaczynaj. Mówiłem ci jedno, żadnych awantur. To nie była moja wina. On szedł, napadli go. Miał fart, że tam byliśmy. Prawdziwy z ciebie bohater. A ty widziałeś wszystko z kanapy? Zajmij się rodziną, nie mądź mi. Co ci odbiło? Chcesz przyjmować mamę w kiczu? Czy spocząć obok taty? Matt, co ci się stało? Nic mi nie jest. Nie widzisz, co nam robisz? Widzę przerażonego staruszka. Nie mów tak do mnie. To nie było tak, jak myślisz. Przestańcie. Wynocha. Przykro mi, kotku. To nie było za mądre. Ale dzięki. Chcesz piwa? Twoja kolej stawiać. Bijasz tak. Wyście się zrośli, czy co? Przestań. Nudne są te żarty. Naprawdę się zastanawiam. Jeszcze was uznam za chomków. Znamy się od lat. Ufam ci jak nikomu. Ale zbliżasz się do cienkiej granicy. Może ciebie coś gryzie, ale mnie nie. Możemy to omówić na dworze. Piwko. Przyjechałeś tak daleka i nie zanocujesz u nas? Nie chcę więcej nabruździć. Nie bruździsz mi. Ty i Steve dogadujecie się? Doskonale. Zadzwonię od Pita. Matt? Nie odchodź, proszę. Steve ma wyrzuty sumienia. Chce, żebyś tu mieszkał. Ja też. Nie idź do Pita, kiedy ja chcę. On i te oprychy nie są wyjściem. Jakim wyjściem? O czym mówisz? 3 lata błagałam, żebyś przyjechał. Nie byłeś na moim ślubie. Nie znasz mojego męża ani synka. Przyjechałeś wczoraj i już odchodzisz. A ty po śmierci mamy uciekłaś za granicę. Przepraszam. Odwiedzaj mnie. Oczywiście. Jeremy Van Holden. Nazwisko dla pindy. Ja za taki numer zlałbym go na kwaśne gówno.
Na tym Harvardzie umieją zarżnąć człowieka we śnie. Co studiowałeś, zanim cię wystawił? Historię. Ja uczę historii. Jesteś nauczycielem? Tak, bezczelna panienko. Historii i WF-u. Myślałeś, że mam pensję z GSE? Koleś, jestem cwany jak kurew. Tu wieje po jajach. Dziś mamy wyjątkowo szacownego gościa. Pan Buckner studiował na najlepszej uczelni w Stanach, na Harvardzie. Mimo tak prestiżowego wykształcenia, wciąż wyżej ceni baseball niż piłkę nożną. Wiem, że to grzech. Musimy nawrócić tego poganina. Pokazać mu, co jest ważne w życiu. No co? Piłka nożna. Zagramy 5-5. Pan Buckner stanie na bramce. Bądźcie delikatni. Amerykanie mają cienką skórę. Jak wyrównamy szansę? Przepuszczać co drugą piłkę? O to się nie martw. Dobrze. Pięknie. Yes, yes. Go on, Duncan. Go on, Duncan, have it. Take it all the way. Have it, have a dig, mate. Oh, beautiful, mate. All right, that's it. Nasi 10, tamci 3. Dzięki nieudolnemu bramkarzowi. Przebierajcie się, chłopcy. To się nazywa manto. Nabrałeś mnie. To reprezentacja kraju juniorów? Nie, zwykli mali Anglicy. Zaraz mamy historię. Opowiesz o wojnie o niepodległość? Facet z kolonii będą mieli zabawę. Nie specjalizuję się w historii Stanów. Oni mają 10 lat. Wmówisz im, co zechcesz. Jestem umówiony z Shannon. To trudno. Piwko później? Do zobaczenia w pubie. Kim jesteście? Ale mnie wrobił. Myślałem, że będzie łatwo. Witamy w Millwall. A niech mnie. Mój stary koleś Bower. Jak się masz, synu? Jedno ci przyznam, masz tupet, żeś tu przylazł.
Nie jeden tutaj chętnie by ci przydał. Choćby ci cztery. Prawda, synu? Ludzie mówią, że przyjmujecie cudzoziemców. Nie olewaj mnie, pindolindo. Podobno macie w ekipie Jankesa. Tylko chwilowo. Chwilowo? Można ciszej? Usiłuję porozmawiać. No proszę, mały Bower wydoroślał. A twoja koleżanka, Petey, pewnie w domu, przymierza się do butów majora. Ty pewnie też wtedy byłeś mały, synu. Zawsze miałeś tupet. Powiedz, Bow, przyjechałeś tu sam? You come over to Millwall? Did you come alone? Excuse me a minute, Bob. Chwileczkę. Hello. Cześć. I'm Tommy. Jestem Tommy Hatcher. Yeah, I know. Wiem. Oh, you know. Wiesz? To niedobrze. Bardzo niedobrze. Bo teraz nic cię nie tłumaczy. Kłócisz tę swoją cipę. Nie pozwól mu tak do mnie mówić. Gęba jej się nie zamyka. Kłócisz ją, bo chcę porozmawiać z tym gościem z niegdyś szacownej ekipy GSE. Nie możesz. To jej wina. To ona kiedyś ucichnie? Wystarczy. Ja powiem, kiedy wystarczy. Pakistaniec wezwał psy. Spadajmy. I to szybko. Zobaczymy się niedługo. Wrócę dopiero jutro wieczorem. Bądź delikatny i pamiętaj. Trzymaj się lewej, wiem. Chyba jesteś zdenerwowany. No odczep się. Co cię gryzie? To, co nas wszystkich. Rozgrywka z Manchester United. Jednak jesteście. Cześć, Matt. Gdzie Bower? A kto go wie? Od tygodnia jest nieznośny. To pewnie PMS. Przedmeczowy stres. On jest trochę jak pinda. Pociąg jest za 5 minut. Wyłączył telefon. Nie wierzę, że uciekł przed rozrubą. Zapolują i na ciebie. Tak załatwiłeś ich szefa rok temu. Co zrobiłeś? Może nieco przesadziłem. Nieco? Dave się odzywał? A do ciebie? Wszystko się składa. Pojadę z wami. Nie, koleś. Nie puszczę was we trzech. Bez obrazy, ale pasażerów nie zabieramy. Spadaj. Zadzwonię do ciebie. Cześć, chłopaki. Oj! Cześć. What, lads? Bowa?
Miałeś czekać na parkingu. Wolałem tu. Możesz sobie zgrywać durnia, ale dopiero po wszystkim. W porządku? Keith, idziemy. Więcej ci nie pożyczę. Nie jestem ci nic winien. Graj, cholera. Nie oddałeś mi ostatnio. Jaja sobie robisz? Co tu robisz? Myślałem, że jest was trzech. Jak miło. Tak to sobie wykombinowałeś? Nie jadę z nim. Usiądź. Dave, gdzie jesteś? Wybacz. Samolot się spóźnił? Bardzo. Lataj szybciej. Czekam na was. W Manchesterze? Tak. Czeka ich ze 40 całych napalonych. Posłuchaj. Bov. Kurde. Słyszycie? Tak. Czekają na was. Nie przyjeżdżajcie tu. Tak jest. Leżymy. Co jest? Czekają na stacji. Już o nas wiedzą? Musieli wysłać zwiadowcę. Ilu ich jest? 40, 50. Wysiądźmy wcześniej. To ekspres nie zatrzymuje się po drodze. Poważnie? Chodźcie. Jak się nie stawimy, uznają, że wygrali. Najpierw tam dojedźmy. Co wy, ledwie im zwialiśmy. Milcz, w tym cała rzecz, po to żyjemy. Olać go. Wiem, co robimy. Zawiadom Dave'a. Do Manchesteru zostało 20 kilometrów. Złapiemy taryfy. Gdzie te zasrane taryfy? Mam pomysł. Nie wtrącaj się. Wal się. Przestań. Mów. Tu MM5 w rejonie ostatniego wezwania. Gdzie te pindy? Pociąg miał tu być 10 minut temu. Przyjadą, nie mogli wysiąść. Miejcie oczy otwarte. A ten cipę Dunhama zostawcie dla Nigela. Bomba. Czego? Studio Paramount. Kręcimy filmu z Hugh Grantem. Musimy przejechać. Będą grały fajne laski? Bodajże Cameron Diaz. Oby, jest słodka. Przepuścić ich. Dzięki. Daj mi pół minuty i zmiataj. Gdzie jest sławne GSE? To jest właśnie GSE.
Mogliśmy wtedy zginąć. Wiedzieliśmy o tym, ale nie zginęliśmy. Wiadomość o naszym wyczynie obiegła Anglię szybciej niż ta o śmierci Lady Di. To był powrót GSE. Nagle należałem do najlepszej londyńskiej ekipy. Za starych bogów byłem znany na mieście. Gdy się odzywałem, mówili, ty jesteś ten Yankees. Najlepsze nie jest to, że kumple cię kryją, tylko to, że ty kryjesz ich. Ja stawiam. Żyłem ryzykownie jak nigdy, ale czułem się bezpieczny i pewny siebie, co było widać z daleka. A co do tego, do przemocy, szczerze mówiąc, przywykłem. Kto parę razy dostał po ryju i wie, że nie jest ze szkła, ten czuje, że żyje. Dopiero wtedy, gdy balansuje na krawędzi. Co się stało? Od niej dowiedziałem się, że cię wylali. Czemu nie zadzwoniłeś? Miałeś włączoną sekretarkę. Mogłeś się nagrać. Mam dosyć gadania do automatu. Na co mi to? Czekaj. Czy to prawda, że cię wrobiono? Tak. To czemu mnie nie odszukałeś? A dlaczego pytasz? Bo to marnie wygląda. Czemu nie zawiadomiłeś swego ojca? Gdybyś był niewinny, pomógłbym ci. Gdybym był niewinny, czemu nie zadzwoniłeś? Według ciebie handluję prochami? Nie wiem. A co myślisz? Nie wiem. Właśnie dlatego cię nie szukałem. Ty nic o mnie nie wiesz. Więc przyjechałeś do Anglii? Tak. I co dalej? O co ci chodzi? Tylko pytam. Liczysz, że ci się zwierzę? Nagle chcesz być dobrym ojcem? Muszę iść do redakcji Timesa. Jesteś niesamowity. Musisz kogoś poznać. Nie mam 5 lat. Nie dam sobą manipulować. To stary znajomy, jeszcze z Tribune. Liczysz, że wystarczy jeden uścisk dłoni i wrócę do dawnego życia? Po prostu zjesz obiad z Afryką. Oto losowanie par do ćwierćfinału Pucharu Związku Piłki Nożnej, najstarszego i najbardziej cenionego turnieju w Pucharze Świata. Gościmy dziś pana Machiavellego i prezesa sponsorów pana Petersa. Najpierw losujemy drużynę gospodarzy. Numer 2. Cardiff City zagra z... Numer 3. Z Liverpoolem. Numer 7 zagra z... Numer 6. Z Newcastle United, północny wschód. Numer 8. West Ham United zagra... Z numerem 5. Millwall. Bomba. Okrutne słowa. Pięknie, kurde. Bob, mamy ich. Nie uciekną. Nie uwierzysz, kto właśnie wchodzi do Timesa. Kto? Nasz mały Yankees. Wiedziałem, że ten piździelec jest dziwny. Świnia.
Podjedź do mnie po pracy. Do zobaczenia. Siostra się o ciebie zamartwia. Podobno ganiasz po mieście z jakimś gangiem. To nie gang, to moi kumple. A piszesz o tym chociaż? Czy piszę? Nie. Wróć ze mną do domu. Co? Nie ufasz mi jako ojcu, ale mówię ci jako dziennikarz. Grunt to reputacja. Musisz wrócić i oczyścić się. Razem cię wybronimy. Za nic. Nie wrócę do domu. Pociesz się, że piszę pamiętnik. Tu posłuchałem twoich nauk. Wiedziałem. Chciałem się tylko upewnić. Hey, Steve. Cześć, Steve. Dobrze cię widzieć. I wzajemnie. Przebiorę się. O której lecisz? Mam taryfę za pół godziny. I tak muszę się pożegnać z wnukiem. Muszę spadać. Dobrze, Matt. Wiem, że nie było z nami... Fajnie było cię zobaczyć. Co u ciebie? Pożo. Opijasz losowanie z kolegami? Kto nam się trafił? Nie wiesz? Nie. Powiedz. Millwall. U nas. Witaj, ślicznotko. Wszystko gra? Patrzyłam, jak tata bawił się z Benem. Już jest lepszym dziadkiem, niż był ojcem. Wydaje się przyzwoitym gościem. Jak na pismaka. Ale kiedy dorastaliście, był okropny. Dlatego olaliście jego robotę. Jak to? Nie poszliście w jego ślady. Co ty? Matt poszedł. Jak to? Jego zawsze bardziej niż mnie ciekawił nasz wiecznie nieobecny ojciec. I poszedł w jego ślady? Na Harvardzie studiował dziennikarstwo. Oby do tego wrócił. Jak już się wyleczy z twojego brata. Jan Kessy, utajniony pismak. Trzeba mu urządzić dwa pogrzeby. Co tu robisz? Pogadajmy na ulicy. U Shannon wszystko gra? Tak. Czemu to ukryłeś? Wszedł Steve Dunham. Studiujesz dziennikarstwo? Już nie. A co za różnica? Dla niektórych ogromna. Co ty o tym wiesz? Słuchaj, lubię cię, a nie wiesz, w co się pakujesz. Teraz muszę powiedzieć bratu, kim jesteś. Wyjdźmy stąd. To trzeba opić. Stevie Dunham wrócił do opactwa. Witaj w domu, majorze.
Już idę. Cześć. Co tu robicie? Jest ten Jankes? Nie. To przebrany pismak. Co? Bzdura. Słowo. Widziałem, jak wchodził do Timesa. Podawał rączkę pismakom. Pomyśl. Pojawił się znikąd. W życiu nie widział rozruby. Zakolegował się z szefem ekipy. Po co by chodził do Timesa? To gówno znaczy. Mógł mieć 1000 powodów. Chciałbym to sprawdzić. Jesteś pewny? Obyś był, skoro tu przylazłeś. Uważaj. To jego, tak? A to co? Keith, ty się znasz na kompach. Zajrzyj tu. Dziennik. Co to? To Menda. Patrzcie. Pierwszy mecz, West Ham, Birmingham. Pete zabrał mnie do pubu Opactwo na Walsh Road, gdzie poznałem jego gang. Awansowaliśmy na gang. Przesuń to. Bover to przyboczny osiłek Pita, a Keith to jego egzekutor. Wszyscy tu jesteśmy. Wszyscy poza mną. Czekajcie. Ubiorę się. Więc jesteś majorem? Byłem. A dla niektórych wciąż jestem. Terry był wtedy moją prawą ręką. Ale to było dawno. Czemu się wycofałeś? Byłem wtedy pieprznięty. Liczyła się tylko moja reputacja u innych ekip. Opowiadali ci o Millwallu? To był mój ostatni mecz. Dobre 10 lat temu. Czekaliśmy na niego calutki rok. To było na terenie Millwallu. Tamtych było znacznie więcej. Nie mieliśmy szans. Tommy Hatcher był ich przywódcą. Zawsze zabierał swojego 12-letniego syna. Chwalił się, że wychowuje go na pitbulla. Przegraliśmy 3-0. Te pindy śmiały się z nas. I wściekłem się. Nie mogłem im tego darować. Więc zebrałem ludzi i ruszyliśmy. Widziałem, jak zginął ten mały. Jak buty chłopaków z GSM miażdżyły mu czaszkę. Nigdy więcej nie poszedłem na mecz. I przestałem być majorem. Wtedy poznałem twoją siostrę. Była moim aniołem. Pokazała mi inne życie. Odrzuciłem te bzdety. Przysięgła, że odejdzie, gdybym do tego wrócił. I gdy mnie coś nachodzi, a zdarza się, gdy słyszę ten ryk na stadionie w dniu meczu, gdy chłopaki mnie wzywają, czasami mam chęć wrócić.
Ale Shannon i Ben przypominają mi, że życie to coś więcej. Zapamiętasz wszystkie soczyste szczegóły? Zapisujesz to sobie? Co? Ty pismaku za kichańcu. Na pewno wiecie, co robicie? To tajniak. Nic mu nie mów. Na pewno wiecie? Co, ty wiedziałeś? Matt studiował dziennikarstwo, ale wyleciał. Pisał dziennik o nas. To tylko pamiętnik. Ned widział cię w Timesie z pismakami. Wiedziałeś, że tata pisze. Ty wiedziałeś, że ma ojca pismaka. To nic nie znaczy. Uczył się na pismaka. Ma ojca pismaka. Na jedno wychodzi. Wcisnąłeś go do nas. Nie wciskałem się. Zamknij ryj. Nieważne, co kto zrobił. Tu się nie wolno bić. Co ty? On by nas pogrzebał, a ty byś mu pozwolił? Steve, jesteś majorem. Założyłeś tę firmę. Wszyscy czujemy, że zbliża się największa rozruba w naszym życiu, a twój brat to słabiak. GSE to ekipa Pita. On rządzi. Pieprze was wszystkich. GSE. Z drogi. Umyj się. Tommy? Policzymy się z tymi pindami. A ten co tu robi? Usiądź, synu. Słuchaj go, kundlu, odwal się. Bover? Nie możemy się tak ciągle spotykać, bo ludzie zaczną gadać. Czemu jeszcze nie śpisz? Nie powinieneś wraz z kumplami robić w spodnie ze strachu? Pokłóciliście się? Czego chcesz? Ten Jankes to pismak. Teraz jest w opactwie. Trzeba mu przylać, a moi jedzą mu z ręki. Czemu uważasz, że załatwię to za was? Bo jest tam i major. Stevie Dunham? Dzięki, Pete. Milcz. Historyk, akurat. Kim jesteś? Wybacz, ten pójdę, ale nie jestem dziennikarzem. Ale marnie to wygląda. Po co ci te notatki? Zawsze prowadziłem dziennik. Pracujesz dla Timesa? Nie. Mówię prawdę. Musisz mi wierzyć. Wpakowałeś mnie. Teraz muszę przekonać chłopaków, że ich szef nie dał się nabrać zasranemu pismakowi, bo inaczej leżymy. Pójdę i powiem im, że Bob się mylił, że jesteś jednym z nas i obym nie był w błędzie. So, Bob, do you have anything else you want to tell us?
Chcesz nam powiedzieć coś jeszcze? Powiem ci, jak to załatwić. Załatwimy tylko ciebie, kapusiu. Kurde. Jeszcze mi się rozleci ekipa. Potrzebuję cię. Chociaż do meczu z Millwallem. Nie pomogę ci. Obiecałem to rodzinie i dotrzymam słowa. Czasem najważniejsza jest reputacja u własnej rodziny. Cześć, chłopaki! Pete, chodź. Terry? Odwal się. Terry! Patrzcie, kto wrócił do opactwa. Skończyłem z tym. Jesteś emerytem? Masz żonkę z Ameryki i synka? Słuchaj, ja też miałem syna. Pamiętasz? Przykro mi. Za późno. Słuchaj. Dzisiaj umrzesz i będziemy kwita. Załatwione. Pete, chodź. Co jest? Coś ty narobił. Leć po wóz. Pakujcie go. Do środka. Jazda, z drogi. Pomocy. Mamy rannego. Szybko, kurde. I co? Trzyma się. Zbytnia ufność. Zawsze mówiłeś, że mam z tym problem. Że za bardzo ufam ludziom. Także Jankesowi. I tak to udowodniłeś? Bijając mi nóż w plecy?
pomagając Tomiemu zabić majora? Mojego brata? Zabiję Tomiego. Powiedz tylko słowo. Nie potrzebuję cię do tego. W ogóle cię już nie potrzebuję. Odejdź. Shannon, jesteś zboczony. Przykro mi. Wiem. Według lekarza wyzdrowiejesz. Tylko nie tak prędko. Ben i ja jutro wyjeżdżamy. Tu nie jesteśmy bezpieczni. Co z nim? Trzyma się. Co teraz? Zawiadom Tomiego, że chce się policzyć jutro. Dobra. Skończymy to raz na zawsze. Po cichu, bez policji. Twój koleś wciąż pracuje w ochronie Nabrzeża? Tak. Zorganizuj ustawkę. Jasne. Co jest? Lecę z Benem do Bostonu. Nie opuszczaj go. On nas chronił. Nie możesz mu tego zrobić. Właśnie, że może i musi. Tobie radzę to samo. Pójdę jutro z wami. Jezusie. Zrujnowali nasz pub. Zranili ci brata. Nie twoja sprawa. Co ty? Mnie to też dotyczy. Słuchaj, Matt. Czas, żebyś wrócił do domu. Nie wiem, gdzie jest mój dom. Obaj wiemy, że nie tu. To moja sprawa. Zranili mojego brata. Zajmę się Tomem. Jedź do domu, stary.
lecą mydlane bańki. A ja ciągle jestem sam. Lecą do nieba, wysoko jak trzeba. Dobrze robisz. Wiem. W Stanach nieważna jest tutejsza reputacja. Wiesz o tym? Zamów taksówkę. Where's Matt? Gdzie Matt? W końcu wyjechał. Chodźmy. Taksówka już jedzie. Matt? Of our heroes.
try hard to learn. But the lesson is lost there in the smoke and the mud that we are one flesh, one breath, one life, one blood. I stood by the river that ran red with shame. I stood in the killing fields where death has no name. I stood with my brothers and awaited flood. And we were one flesh, one breath, one life, one blood. Then I fell to the ground, tasted ashes on my tongue, thinking that only the dead are forever young. Zasrany brudas. Chociaż jeden Danan zapłaci za mojego syna. Bower, zawsze lubiłeś ustawki. Taki już jestem. O kurde. Shannon, stój. Nie bądź głupia. Uciekaj. Nie podchodź. Matt, co robisz? Kurde, to żona Danama. Wiesz, jak ją urządzi Tommy? To bydlak. Chodź, dziwko, bo rozwalę szybę. Jesteś cała? O Ben? Teraz ci pokażę, Jankesie. Chcesz odrobić swoje grzeszki? Zabierz stąd rodzinę mego brata. Tommy? Nie chcesz mnie załatwić? Już jesteś załatwiony. Zaraz się tobą zajmiemy. Nie my zabiliśmy twojego syna, tylko ty. Trzeba było go chronić. To był twój syn. Nie mów mi o moim synu.
Do wozu, wsiadaj! Był taki malutki. Twarz miał poobijaną. Zrobił błąd i nie daruję mu tego. Koledzy z klasy nie będą się już śmiać. Koniec śmiechów i śpiewów. Ja pojadę. Ratujcie go. Pete za życia nauczył mnie, że czasem trzeba się bronić. Jego śmierć nauczyła mnie, że czasem trzeba ustąpić. Nie zdążyłem mu podziękować, ale mogę żyć tak, żeby uczcić jego pamięć. Dobre. Gratuluję złapania Epsteina, Van Holden. Zgarniesz niezłą prowizję. Bynajmniej nie dzięki wygranej ojca w wyborach. Pieprzę cię uprzejmie. Wybaczcie, panowie. Muszę znów skorzystać z tutejszej wykwintnej toalety. Cholerny farciarz. Co pan? Matt Buckner? To ty? Wyglądasz okropnie. Może byś wyszedł? Miałeś mnie ustawić. Bo wziąłem na siebie winę. Chyba żartujesz. To były twoje prochy. Miałeś więcej do stracenia. Dobra. Obiecałem ci to, ale teraz mam spotkanie. Zadzwoń do mojego biura. Cindy cię umówi. Zasraniec. Więcej do stracenia. Co to? Mój bilet na Harvard. Dawaj to.
Za nic. Lecą mydlane bańki, bańki piękne niczym sen. GSE. GSE. Wersja polska ITI Film Studio. Tekst Magda Balcerek. Czytał Mirosław Utta. Nose like smoke from parliaments. If God is just and why do I continue to sweat it? I'm ready to set it on anybody down who ain't jetted. I'm headed for a brawl. I like to get locked up and then bailed out. Can't wait to get a taste and meet my mates at the ale house. These soldiers in the war for sport report on a double. Forever blowing bubbles. I can't resist. It takes one diss. I get pissed and here come my beer balls. I flip my shit, get ballistic when one of my beers falls. We got a man down. See how this fan bound. Step up and face him adjacent. That's how we stand ground. I feel serenity when I'm facing my enemies. Knowing any friend will be sending me plenty of energy. Lending a thought to penalties. Never get what the end will be. It's time to knuckle up. Ayo, you ready? Well, you better be. Yeah. Rep yourself. Rep your fam. Rep your health. Then rep your clan. If the test of a man is to throw up your hands. And we gon' do that fighting because it's united we stand. From both coasts of the Atlantic, from the seas to seashores. Once defiance, then do our reliance in these wars. We see the probable cause in most of our killing. But what about the ones not willing and the ones who was children? We supposed to be building a better day for tomorrow. I feel like we climbing the mountain, biggest Kilimanjaro. If you feeling the sorrow, you know that your heart isn't hollow. I'm ready to lead a new mission. Are you ready to follow? Not swallow government interests or their excuses devour. While corporations killing millions with abuses of power. I refuse it this hour to just stand by and be quiet. But I'm curbing my urge to serve these motherfuckers a riot. We gotta question the weapon used for repping up in our habitat. Depend is mightier, why do you wanna go and grab again? The goal is evolution, but it has to be passive. Start with the health of self and pass the mental wealth to the massive. Rep yourself, rep your fam. Rep your health, then rep your clan. The real test of a man is to put down his hands. And we can be united, cause if we divide it, we damn. Smile off your face, so pull it out and grab it. Hey, you grab it, you.